Dzień dobry, nazywam się Justyna Adler-Stokowska i Agata Pyda-Dulewicz. Jesteśmy fizjoterapeutkami i na co dzień pracujemy w Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat w Łodzi. Od początku naszej działalności zawodowej związałyśmy swoją pracę z fizjoterapią dziecięcą. Od wielu lat to właśnie w tym obszarze i w tym kierunku zdobywamy doświadczenie i wiedzę. Praca z dziećmi jest naszą pasją, dlatego codziennie staramy się rozwiązywać problemy naszych małych pacjentów w sposób jak najbardziej przyjazny, ale i kompleksowy. Założenie PEGA łączy się z zabiegiem operacyjnym. Jak po każdym zabiegu związanym z przerwaniem ciągłości tkanek miękkich, mamy do czynienia z raną pooperacyjną, która wymaga szczególnej uwagi, kontroli i pielęgnacji. Wygojenie przetoki odżywczej w tym przypadku trwa około 7 do 14 dni. W tym czasie należy zadbać o codzienne zmiany opatrunków, odkażać miejsce wyjścia przetoki z powłok brzusznych. U dzieci nie należy dopuścić do nawykowego, asymetrycznego ustawienia ciała po stronie operacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dziecko było pozycjonowane w pozycjach symetrycznych, bez skracania strony, po której założony jest PEG. Mówiąc potocznie, nie wolno dopuścić do ustawienia tułowia w kształcie literki C. Należy również pamiętać, aby przez 14 dni po założeniu gastrostomii pacjent nie kąpał się w wannie, napływalni, a także nie korzystał z zabiegów hydroterapii wymagających długotrwałego zamoczenia powłok brzusznych. Po tym czasie korzystanie z kąpieli hydroterapii nie jest ograniczone. Prawidłowa pielęgnacja PEG zapobiega powstawaniu zmian skórnych w okolicach założonego sprzętu, wyrośnięcia końcówki drenów śluzówki żołądka oraz zmianom postawy ciała. Z punktu widzenia fizjoterapeuty, żywienie jest jedną z czynności dnia codziennego. Brak odpowiedniej podaży kalorii może skutkować zdecydowanie mniejszą skutecznością prowadzonej terapii oraz ma wpływ na negatywne działanie wszystkich układów pacjenta, w tym dla nas najważniejszych – mięśniowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Niedożywienie skutkuje obniżeniem siły mięśniowej, która objawia się m.in. zmniejszeniem efektywności kaszlu, co predysponuje do zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, a w konsekwencji może doprowadzić do zapalenia oskrzeli lub płuc. Zmniejszenie możliwości energetycznych niezbędnych dla aktywności ruchowej, w tym uczestnictwa w procesie usprawniania, jest jednym z elementów niepowodzenia fizjoterapii.
Za bardzo istotną uważa się tendencję do występowania odleżyn u pacjentów z obniżoną zawartością białka w diecie. W 2008 roku eksperci z Europejskiego Panelu Doradczego do spraw odleżyn opracowali zalecenia żywieniowe w leczeniu owrzodzeń odleżynowych polegające na konkretnej podaży białka na kilogram masy ciała. U dzieci najniżej funkcjonujących często może być to możliwe jedynie poprzez założenie PEGA.